Zaczynamy. Dobra, to siemano wszystkim, z tej strony Sejmonka i Marlon Dziśłowski. Moi drodzy, tak jak wam obiecywałam, nie wiem, czy jeszcze tam Maverick sobie tutaj, bo go wzięliśmy ze sobą, byliśmy jeszcze pochodzić, zanim tutaj przyszliśmy. Bo jak wiecie, on tak jest po zastrzykach, no i był dzisiaj pierwszy raz się troszeczkę poruszać, wstępie oczywiście. Krótki spacerek, zabraliśmy ze sobą Mavericka. Jakby co, Maverick to jest koń mojej koleżanki, także no. No i tak jak mówiłam... Jezu, przepraszam, jestem chora. Tak jak obiecałam wam w poprzednim filmiku, żebyście zadawali pytania na moim Instagramie. I dzisiaj jest Q&A, tak jak mówiłam, tak jest. Także pytanka mam tutaj u Wiktorii na telefonie. I będę je teraz na nie odpowiadać. Jakby co, to jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to tutaj macie nazwę i będziecie mogli mnie obserwować. I jak będzie następny Q&A, jeżeli będziecie chcieli, to wtedy będziecie mieli okazję zadać pytanie, może na nie odpowiem. No ale dobrze, zaczynamy. Więc tak, pierwsze pytanko jest, gdzie aktualnie znajduje się Ontario? W sensie chodzi tutaj o to, w jakiej stajni stoimy i tak dalej. Także stoimy w stajni Koniewo. Taki mało współpracujący dzisiaj jest, no nieważne. Kolejne pytanie jest, czy Ontek mnie kiedyś ugryzł albo kopnął? Dobre pytanie. Ogólnie te dwie rzeczy miały miejsce, aczkolwiek nie zrobił tego celowo. Jeżeli chodzi o ugryzienie, to ugryzł mnie, jak na przykład źle mu podałam jedzenie i nie miałam palców wszystkich złączonych, tylko ja jakoś tak. I wtedy dziabnął mnie w palca. Przez przypadek, co jeszcze? Czasami jak go gdzieś dotkłam, tam gdzie go coś bolało, no to w obronie po prostu się odwrócił i mnie tam gdzieś dziabnął, oczywiście nie mocno. A co z kopnięciem, to zdarzyło się raz i to też było przez przypadek, ponieważ celował w Hakamadę, która jakby za nim biegła i go zdenerwowała, ale że ja się znalazłam jakby na linii ognia, no to trafił mnie, ale to było takie... To było, wiecie, takie szurnięcie po prostu, takie niezbyt mocne, więc nawet nic nie poczułam. Więc sobie nie wiem, czy można to nazwać kopnięć. No dobra, dotknął mnie kopytem, więc uznajmy, że tak. No dobra. Kolejne pytanko brzmi. Moje najlepsze końskie wspomnienie, którego nie zapomnę do końca życia. Oczywiście, że będzie to dzień, w którym kupiłam swojego pierwszego konia. Czyli dzień, w którym kupiłam Ontka. Także tego dnia na pewno nigdy nie zapomnę, nie? 28 grudnia. 2000. A który mamy rok teraz? 2019 jeszcze rok był wtedy. Także tego dnia na pewno nie zapomnę do końca swojego życia. Dobra. Kolejne pytanie, które pojawiało się bardzo dużo razy i cały czas się gdzieś tam pojawia, jak zadaję na przykład ankietę czy coś, to jest: ile lat ma Ontario? Także moi drodzy, Ontek ma 17 lat. Jeszcze. 17 lat, ponieważ za niedługo będzie miał chod 18 i będzie gruba impreza, ale to jeszcze chwila. Na dzień obecny ma jeszcze 17 lat, także pozdro. Kolejne pytanie jest takie. Czy chciałam kiedyś sprzedać Ontka? Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż nie. Mam go 2 lata, jest jaki jest, w sensie no chorowity, bo nie powiem, że nie. Wiecznie mu coś dolega, ale nie chciałam go nigdy sprzedać. Kiedyś tam, wiadomo, żartowałam sobie do znajomych, że ach, masakra z tym koniem, Boże, Jezu, ci weterynarze, to nie, za dużo, ja sprzedam, chcesz konia, ale spokojnie, to było tylko tak dla żartów. Nigdy nie przyszło mi przez myśl, żeby go tak jakby na poważnie sprzedać gdzieś w świat dalej, więc nie planowałam, nie planuję i ogólnie to... Do tego raczej nigdy nie dojdzie, więc no niestety wszyscy, którzy chcieliby go kupić, to niestety, ale przykro mi, nie będzie takiej okazji. 3, 4, 5, kolejne pytanie, lecimy. Co skłoniło mnie do powrócenia na YouTube? Co mnie skłoniło do powrócenia na YouTube? Tak naprawdę w sumie to wy, bo dużo osób do mnie pisało, dużo osób pytało, żebym wróciła, że to, tamto, no jakby bardzo dużo osób prosiło mnie o to, żebym wróciła i tak dalej. No, ja przeważnie mówiłam, że nie mam czasu, że
i chęci. Z czasem jest naprawdę czasami kiepsko, aczkolwiek teraz jakby no, dłużej jest po prostu jasno, zaczyna się robić cieplej, więc jeszcze można coś tam nagrać. W zimę jest gorzej, bo tak jak jeszcze wiecie, ja pracuję. Dlatego jak na razie i tak te jedne filmiki, w sensie jeden filmik raz w tygodniu będzie, jak na razie. Zobaczymy co potem dalej. No i chęci no, jakoś tak do mnie wróciły. Jakoś mam jakieś chęci tak trochę coś dla was ponagrywać, bo mnie poprosiliście. I tak w sumie nie mam coś co robić, trochę się nudzę w życiu, także czemu by nie wrócić? Kto będzie oglądał, to będzie oglądał. No, po prostu zobaczymy jak to będzie dalej. Na razie jestem, może mnie zaraz nie być, ale jak na razie to jestem. Ci co oglądają, to oglądają, fajnie, cieszę się bardzo, także... Co mnie wróciło do skłonienia, czy proszę bardzo, co mnie skłoniło do wrócenia na YouTube, to właśnie wy, bo mnie bardzo prosiliście. Także myślę, że taka odpowiedź wam wystarczy. Teraz mamy pytanie nikońskie, nic związane z YouTube'em. Mamy pytanie, które brzmi, czy jestem wierzącą osobą, w sensie, czy wierzę w Boga i te sprawy. Powiem wam szczerze, że kiedyś, tak, kiedyś jak byłam mniejsza, owszem, jak już troszeczkę podrosłam, dorosłam, już nie. Od razu wyjaśniam, stałam się, bo jak byłam mniejsza, no to wiadomo, jak to dziecko, no, chodziło się, mówiło, wierzyłam i tak dalej. Ale troszeczkę podrosłam, wiadomo, stałam się dorosła, troszeczkę bardziej już zaczęłam. Co tam widzisz? Okej, ale tam nic nie ma. Zaczęłam co nieco rozumieć, tak? I po prostu ja mam takie podejście, że jak czegoś nie zobaczę, to w to nie uwierzę. Także no niestety musiałabym zobaczyć, żeby uwierzyć, a nie wiem, czy komuś się kiedyś udało, ale rozumiecie. Na przykład załóżmy Wiktoria, która teraz mnie kameruje, napisałaby mi, słuchaj, kupiłam konia. Dobra, uwierzę ci. Jak zobaczę. Tak, to ci nie uwierzę. No tak to wygląda. Jak nie zobaczę, to nie uwierzę, więc no nie jestem po prostu. No, każdy jest jaki jest. Nie powinno się, że tak powiem, jakoś wchodzić w dyskusję. W sensie po prostu powinno się szanować kogoś decyzję, bo jedni są, drudzy nie są. Tak samo jak jest z innymi sprawami, także powinno się to szanować, a nie po prostu jakby robić jeszcze o to komuś jakieś spiny, czy mu dokuczać na ten temat. Także pamiętajcie, wierzcie w co chcecie. Lubujcie się w czym chcecie. To jest. Sorry. To jest wasze życie. No. I tak. So, było pytanie. Ile on tak ma lat? Więc jest i pytanie, kiedy. Nie, przepraszam. Było pytanie, ile on tak ma lat? Teraz jest pytanie, ile ja mam lat. Także ja już jestem stara. Mam 20 lat. W maju 21. So. Troszeczkę stara jestem, no, ale. Młodsza już nie będę. Lecimy dalej. Let's go, G.A. Joe. Next question brzmi... kiedy Ontek ma urodziny? Ontek ma urodziny 24 kwietnia, czyli za niedługo, prawie za miesiąc. Także mówiłam, będzie imprezka. Przykrócie się, może będzie filmik. Ja upiekę tort. Bierzesz tort? Następne pytanie jest, ile miałam lat, jak pierwszy raz wsiadłam na konia? Wsiadłam czy jeździłam? Wsiadłam, dobra. Więc ja pierwszy raz wsiadłam na konia, miałam 2 latka. So, tak się zaczęło i tak jakoś się ciągnie do dzisiaj. No. Następne pytanie brzmi, na jakim koniu miałam pierwszą jazdę treningową, jeżeli pamiętam. W sensie, to chyba chodzi po prostu, na jakim koniu miałam pierwszą jazdę, o ile pamiętam. To taką pełną jazdę, nie wliczając prowadzanki, miałam pierwszą na wichurze. No, na wichurze. To był mój pierwszy obóz konny tu w Polsce, bo ludzie nie wiedzą, ja mieszkałam jeszcze kiedyś w Anglii, to jak wróciłam do Polski, to byłam na obozie konnym i nie wliczając oprowadzanych, to wtedy moją pierwszą jazdę miałam na wichurze. To była klacz rasy huculskiej i stała też w tej stajni, także wichurka. Dobra. No. Mam teraz tutaj takie dwa pytania, które mogę po prostu odpowiedzieć jednym. Pierwsze jest, jak poznałam Ontka, a drugie jest, jak Ontek do mnie trafił, w sensie no. Więc jego poznałam na tym moim pierwszym obozie konnym. Potem zaczęłam jeździć tutaj w tej stajni.
No i on tutaj jakby był, tak? No, więc tak go poznałam przez obóz konny, potem jeździłam w tej stajni, gdzie on był, na nim też w sumie jeździłam, no i tak go poznałam. I potem jak trafił do mnie? No, jeździłam tu, w tej stajni. On był moim ulubieńcem, prawda? No i tak rok za rokiem mijał, ja stwierdziłam, że jak będę chciała mieć swojego, że chcę mieć swojego konia, przepraszam bardzo, to ja nie chcę żadnego innego, tylko ondka. I dążyłam do tego, żeby go kupić. No i tak się stało jakoś, że go kupiłam w sumie. I oto się tak właśnie wszystko skończyło. W sensie tak to się skończyło i next question brzmi, czy mam chłopaka. Oh my god. No nie mam. Kolejne dwa pytanka, na które odpowiem jako jedno. Jest pierwsze. Czy planuję kiedyś mieć współpracę z jakąś marką jeździecką? W sumie, to jeżeli jakaś marka jeździecka chciałaby mieć ze mną, marka, firma jeździecka chciałaby mieć ze mną współpracę, ja jestem bardzo chętna, ale w sumie to nie musi być nawet jeździecka. Tak naprawdę. Po prostu chodzi mi o to, że nie muszą to być rzeczy dla koni i tak dalej, bo też mogę mieć współpracę, no nie wiem, daję przykład, z Coca-Colą. Chociaż to jest raczej ciężka sprawa, ale po prostu mówię przykład. No nie, że nie musi to być stricte współpraca jakby z marką końską czy firmą końską, jeździecką itp. itd., tylko może być też inna. Także bardzo chętnie, jakby ktoś chciał, to jestem chętna. I pytanie kolejne jest, jak wysłać do mnie paczkę? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli macie Instagrama, mój Instagram tu podaję, wystarczy do mnie napisać, ja podaję adres, na który można wysłać taką paczkę, no i ona po prostu sobie do mnie przychodzi i ja wtedy ją otwieram, nagrywam to do filmu teraz, aktualnie, bo wcześniej bym nagrywała na Instastory, a teraz bym nagrywała to do filmu. Także wtedy taka paczuszka przychodzi, otwieramy i no. Także jak chcecie, ten ktoś by chciał mi wysłać paczkę, no to wystarczy napisać do mnie na Instagramie, ja podaję adres wtedy, gdzie taką paczkę wysłać i tam możecie śmiało ją wysłać. Ok, i ostatnie pytanko. Let's go. Ok, więc przechodzimy do ostatniego pytania. Według mnie najgorsze, w sensie najgorsze do odpowiedzenia po prostu, bo... No zresztą, pytanie brzmi, kto to Sobek? Tam jest tak, może nie kto to Sobek, tylko lepiej by brzmiało, kim był Sobek, gdyż iż Sobka już niestety nie ma. Więc Sobek był koniem, można powiedzieć, że ala szkółkowym, no, jeździło się na nim w jednej stajni, był to Hucułek. Zresztą na moim Instagramie macie z nim zdjęcia, więc jak ktoś nie wie, jak on wyglądał, to może zobaczyć. Zresztą też jest filmik o nim na moim kanale, także można sobie zobaczyć, jak on wyglądał. I ja jakby pewnego czasu jeździłam w dwóch stajniach. Jeździłam tu i właśnie do stajni, gdzie był Sobek. I jakoś tak się stało, że zawsze się, wiecie, zawsze mówiłam, że nie, Ontek to tylko i wyłącznie Ontek. Żaden inny koń, tylko Ontek, wiecie o co chodzi, końska miłość, w sensie Ontek jest tą moją pierwszą końską miłością, zawsze będzie, ale po prostu zarzekałam się tego, że żaden koń nie będzie w stanie po prostu dla mnie też dużo znaczyć, tak jak Ontek. No a stało się inaczej, bo jak zaczęłam jeździć w tamtej stajni, no to jakoś tak po prostu Sobek skradł moje serce. I po prostu stał się takim drugim, znaczy nawet nie drugim najukochańszym koniem, bo powiedzmy, no, był na równi z Ontkiem. No jeździłam tu i tam, raz do Ontka, raz do Sobka i tak spędzałam z nimi czas osobno, co prawda. No i powiem wam szczerze, że zawsze chciałam,
żeby on tak był moim koniem i moim drugim koniem zawsze chciałam, żeby był Sobek. No, z Onkiem się udało, ale z Sobkiem niestety nie, bo po 5 latach naszej znajomości niestety musiałam go pożegnać już na zawsze. I to nie jest tak, że on został sprzedany czy ten, tylko niestety odszedł z tego świata. No i niestety stało się to na moich oczach, także powiem wam szczerze, że nie życzę nikomu po prostu przeżycia czegoś takiego, żeby widzieć, jak wasz przyjaciel odchodzi na waszych oczach. Także Sobek był moim przyjacielem, chciałam, żeby był moim drugim koniem, ale nie udało się. I tak już od 4 lat go z nami nie ma, więc po prostu w skrócie był moim końskim przyjacielem. Także to chyba tyle o nim. No, także to by było na tyle z tego Q&A. Tutaj macie kamerzystkę Wiktorię z Maverickiem, no i Ontisławski i ja. Jeżeli filmik wam się spodobał, to wiecie, łapka w górę, strzelcie słupka. Łapka w górę, strzelcie słupka. Widzimy się w kolejnym filmiku. Jeszcze nie mam zielonego pojęcia do końca, co to będzie, ale coś na pewno będzie. Najwyżej zadam wam pytanie na Instagramie, na jaki temat chcecie kolejny filmik, albo co nagrać, więc my się z wami żegnamy. Siemano! Pa!